myśli, twoje oczy, dziki instynkt, moje oczy, młody Chińczyk, lubię patrzeć na twoje dzieci. Miałem dzisiaj rozdać nagrody 10 osobom, ale przeglądałem te komentarze i stwierdziłem, kurczę, tyle osób się zgłosiło, to wybiorę jeszcze jedno więcej i w końcu zrobiło się z 10... 15. A to oznacza, że tyle osób dostanie dzisiaj ode mnie prezenty. Znaczy, prezenty. Idę teraz ogarnąć ludzi, którzy wygrali, a dla was zostawiam takie coś pomiędzy segmentami. Taki, nie reklamę, ale taki, no zobaczycie. Do księżyca wyją wilki, jestem dla nich nieuchwytny. Jak pamiętasz moje imię, zawołaj, wtedy przyjdę. Tak się zasiedziałem, że już się prawie ciemno zrobiło na dworzu, ale obczuję jakieś kozackie chmury. Uwaga, wrzucę wam kozackiego temlapsa. Za oknami ciemno już, ale nie u mnie w pokoju, bo mamy z Kasią wielką lampę, która nam świeci. Bo często ja nagrywam codziennie snapy, muszę mieć dobre światło. Kasia robi swoje make-upy i zdjęcia i w ogóle. Nie wiem, czy zauważyliście, ale gwiazdy teraz robią coś takiego, że dodają jedno story na Instagrama, takie konkretne, i później kupują to story i dodają je na Snapchata, albo na odwrót. I przez chwilę myślałem, kurczę, no weźcie, tak nie fajnie. Jednak później pomyślałem i stwierdziłem, że skoro gwiazdy to robią, to musi być jakiś powód i przemyślałem sprawę. I fajnie by było dawać dwa różne story, ale nikt normalny na to nie ma czasu. I lepiej, żeby ludzie zobaczyli to i tu, nawet jeśli to jest to samo. Nikt nie oglądnie tego dwa razy. Ale otwiera się wtedy na większą liczbę osób, które mogą chcieć to zobaczyć. I to ma sens. I myślę, że teraz też tak zacznę robić. No bo są ludzie, którzy oglądają mnie na Instagramie, bo nie mają Snapa. Są ludzie, którzy nie mają Instagrama, oglądają mnie na Snapie. Także tak. Nie hejtujcie, proszę. Dobra, Snapchacie. Ja idę się z wami pożegnać. Co ja właśnie powiedziałem? Ja idę po browara, odpalam sobie kompa. I nie zajmuję się niczym absolutnie, oprócz tym, co sprawia mi przyjemność. Co i tak robię całe swoje życie, także nie wiem, co ja teraz pierdolę. Ale tak, jutro będzie więcej i będzie dużo też się działo. I z Kasią mamy dla was wiadomość. Nie, Kasia nie jest w ciąży, nie zaręczyliśmy się. Chociaż Kasia by pewnie bardzo tego chciała. Niepotrzebnie o tym mówię, ona to teraz obejrzy i będzie tylko problem. No ale już powiedziałem. Dobra, idę, mam urodziny, będę się cieszyć z nimi. Tak wciąga brzuch, że aż się zdyszała.